Cześć, siema, z tej strony Goldzor i zapraszam was dzisiaj na kolejny odcinek Ultimate Team. Jest to już odcinek bodajże numer 12. Na początku otwarłem paczkę i ta paczka srebrna była dosyć dziwna. Trafiamy złotego, świecącego się zawodnika. Onyeu, trafiamy również Chaveza z Wisły Kraków i Fitness, a więc bardzo dobra paczka, a ten złoty zawodnik naprawdę mnie zdziwił. Bo no, po raz pierwszy trafiłem w srebrnej paczce coś lepszego niż to, co powinno być. A najczęściej w złotych trafiasz srebrnych i wtedy jesteś zły. No, ale tutaj tak mi się udało. Chociaż i tak nie był to dobry zawodnik, na discard price poszedł. Ale wyobraźcie sobie, co by jakby na przykład trafił, nie wiem, na jakiegoś lepszego złotego świecącego się zawodnika. No już nie wspomnę tutaj o Ronaldo, no to było po prostu... Miałbym 10 milionów wyświetleń na YouTubie, gdyby mi się coś takiego przytrafiło. Anyway, koniec o tych marzeniach, bo to są raczej marzenia. Przechodzimy do kolejnego spotkania w lidze drugiej. Mamy 13 punktów i brakuje nam 4 punktów, żeby awansować do ligi pierwszej. Byli naszym pierwszym przeciwnikiem Ice Chipego. Tak się gość nazywa jego drużyna, to Flashback Football Club. No i bardzo pacey team, Rodriguez, Muriel w ataku, Nocerino, Guarin. No, będzie ciężko. To już jest 33 minuta, ja atakuję, ładna piłka tutaj do Rodriguez'a. Rodriguez tutaj ładnie swoim dryblingiem przechodzi zawodników i umieszcza piłkę w siatce w 34 minucie. Od tej też oto minuty prowadzimy 1-0. Jeśli coś teraz słyszeliście, to bardzo przepraszam, ale właśnie przeleciał wielki samolot nad moim domem i no, ja to strasznie słyszałem. Mam nadzieję, że nie było tego słychać w nagraniu. Anyway, widzicie, że tutaj nie tnę klipu, bo od razu po rozpoczęciu przejmuję piłkę. Rodriguez znowu pędzi lewą stroną, dośrodkowuje na głowę. Nie wiem, jak się to czyta. Hefren, Jeffren, Jefren. Na głowę przyjmijmy Jeffren. Mi się tak wydaje, że się czyta Jeffren. Nie jest to zbyt ważne. No i Van Wolfswinkel tam z dobitku umieszcza piłkę w siatce. Jest już 2-0 w 36 minucie. To już jest minuta 52. Aha, tutaj źle przyciąłem ten klip. Zbyt długi jest ten klip. W tym momencie też oto, jeśli ten klip jest taki długi, bardzo bym chciał podziękować... Też nie wiem, jak cię czytać, bo ty czytasz chyba siebie Vibe, a ja bym raczej czytał Vibe, ale no skoro ty czytasz siebie Vibe, to ja mówię dzięki ci Vibe za skomentowanie na moim filmiku, co ściągnęło troszkę do mnie widzów. Dzięki ci za to wielkie, bo naprawdę nie musiałeś nic takiego robić, ale jesteś naprawdę spoko youtuberem, no i przede wszystkim dobrym youtuberem, więc... Troszkę mi pomogłeś. Jeszcze raz dzięki. No i tu już przechodzimy do spotkania. 58 minuta. Lamela tutaj szczęśliwie przechodzi. Sorry. Szczęśliwie przechodzi moich obrońców i umieszcza piłkę w siatce w 58 minucie. Jest 2-1. No i przechodzimy już do 65 minuty. Przeciwnik atakuje, ale ja tu mu chyba zaraz odbiorę piłkę. Tak, bardzo fajnie tutaj Garay przechwytuje piłkę. Znowu Garay. No i rozprowadzamy atak. Rodriguez tutaj standardowo bardzo dobrze się gra tym zawodnikiem. AS Monaco naprawdę powinno mieć... Znaczy ja to mówię w kontekście FIFA. No nie w kontekście FIFA właśnie. Ja mówię na przykładzie FIFA, ale ogólnie ten zawodnik jest bardzo mocny w życiu prawdziwym. Więc AS Monaco będzie mieć z niego według mnie spory pożytek. Rodriguez umieszcza piłkę w siatce w 69 minucie i jest 3-1. Takim też wynikiem kończy się to spotkanie, więc zdobywamy kolejne 3 punkty w lidze drugiej. Mamy tych punktów już 16, a więc brakuje jednego punkta. Już na pewno mamy awans, ale brakuje jednego punkta do zdobycia mistrzostwa, więc do dodatkowych końców. No i o ten punkt, chociażby o ten punkt powalczymy w kolejnym spotkaniu w tym odcinku. To będzie naszym przeciwnikiem, to zaraz zobaczymy. Zaraz mi się tak kaszle, ale nie wiem czemu w sumie. Robię tutaj standardowo zmiany.
w składzie, żeby sobie podpoczywali różni zawodnicy. No i przechodzimy do drugiego spotkania. Ja tutaj, czekając jeszcze na to drugie spotkanie, zapraszam Was serdecznie na mój, na mojego Facebooka, na którym dzisiaj wieczorem będzie, może nie wieczorem, może nawet zaraz, albo jutro. No nie, zobaczę, w zależności, jak będzie 30 osób lubiących Goldzora na Facebooku, to zrobię ankietę, co chcecie na tym kanale widzieć, co chcecie, abym wrzucał, jaką nową serię chcecie, itp. itd. Będzie taka ankieta, więc lajkować Facebooka, a będziecie mieli wpływ na to, co będzie na tym kanale. Serdecznie Was zapraszam. Przechodzimy do drugiego spotkania. Widzieliście, tam jest skład prawie cały brazylijski. Jedynym niebrazylijczykiem jest Eto, Samuel Eto w ataku. Jest tam Inform Lima. No, szykował się również ciężki mecz. No, te składy oczywiście już systematycznie od Ligi Trzeciej już nie są przypadkowe, są bardzo, bardzo mocne. W porównaniu z moim składem, który jest bardzo tani, ale jak dla mnie jest naprawdę świetny. Zrobię chyba z niego skład buildera, może dla tych nowych widzów, którzy niekoniecznie od początku oglądają serię, mógłbym zrobić taki skład builder właśnie z Ligi Portugalskiej, tani albo naprawdę świetny skład i można robić triki i wszystko. Tutaj widzieliście, ja obejmuję prowadzenie, Varela strzela bramkę, to już minuta 27, Carrillo, no nie zawodnik Carrillo, naprawdę najlepszy zawodnik w mojej drużynie, bezprecedensowo. Umieszcza piłkę w siatce i w 27 minucie jest już 2-0. No i ja tutaj zaraz przejmę piłkę. Przejmę piłkę właśnie Martinezem. Stracę ją tutaj, ale w efekcie zaraz ją gdzieś tam przejmę. Przejmuję ją tutaj. Ładnie tutaj rozciągnięcie do Vareli. Ten dośrodkowuje Martinez i jest 3-0. I w tym też oto momencie przeciwnik opuszcza spotkanie, co mnie troszkę zmartwiło, bo ja przyjąłem tę zasadę 2 mecze na odcinek, a tutaj bardzo szybko wychodzi w tym drugim meczu, więc odcinek będzie krótszy. No ale to już jest ode mnie niezależne, sorry. Wygrywamy, a więc awansujemy do Ligi Pierwszej. A więc jeśli chcecie poznać moje poczynania w Lidze Pierwszej, to subskrybujcie, a na pewno nie będziecie żałować. Kolejne mecze będą już tylko z Ligi Pierwszej, a więc będzie już coraz trudniej. Ja się teraz z Wami żegnam. Dzięki jeszcze raz, Vibe, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mówi Goldzor, siema.